Bóg pragnie dla ciebie tego co najlepszy. 8 sierpnia. Rozpoznawaj i oczyszczaj w porę. Przyjmij ten dzień. On do ciebie mówi. On jest łaską Boga, która upomina Ciebie, żebyś te lub inne grzechy, ten lub inny się, w których chce wzrosnąć, w porę rozpoznawał, oczyścił i więcej tego nie robił. Jeśli chcesz. Wsłuchaj się w dzień, a jeśli również coś w nim oczyścisz to wieczorem będziesz mógł powiedzieć. To był dobry, radosny dzień.